Tekst manny na 14 listopada. Uważajcie na samych siebie, że po moim odejściu wejdą do was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada, także z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy zwodnicze, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dzieje Apostolskie rozdział 20, wersety od 28 do 30 komentarz parauzyjny. Dla utrzymania karności, doświadczenia i ostatecznego wypróbowania członków Kościoła Bożego konieczne jest poddanie ich tym niepomyślnym wpływom, tym bowiem, którzy je zwyciężą, obiecano wielką nagrodę. Jeśli chcemy mieć udział z Chrystusem w Królestwie, musimy dowieść że jesteśmy godni w tych samych próbach lojalności wobec Boga, wiary w Jego słowo, gorliwości dla prawdy, cierpliwego znoszenia urągań oraz prześladowań i to aż do śmierci, a także niezachwianej ufności w moc Boga i jego zamiar wyzwolenia i wywyższenia swego kościoła w słusznym czasie. Dla takich wiernych jednostek przeznaczona jest błogosławiona pociecha Psalmu 91, reprint numer 3, 3331. Komentarz Epifaniczny. Wilki nie są sługami Boga, lecz sługami szatana, którzy wchodzą między lud Boży ze złymi i niszczycielskimi zamiarami. Nie starają się o pomyślność owczarni Bożej ale o odebranie jej życia. Wilki tropią i przerażają, zagryzają i pożerają owce pana, nie oszczędzają nikogo z pomiędzy stada, ani starych, ani młodych. Ci, którzy powstają spośród braci, zajmując stanowiska nauczycieli i wykorzystując je do fałszowania nauk słowa, należą do dwóch klas, Przesiewacze Wielkiej Kompanii i Wtórej Śmierci. Obie klasy nauczają doktryn, które są wypaczeniem prawdy, chociaż druga klasa jest w tym gorsza od pierwszej. Czynią to, by zdobyć uczniów. Wybrani Boży dostrzegają te trzy klasy, czyniąc to przez studiowanie, praktykowanie i głoszenie prawdy. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD. Jeremiasza rozdział 23, werset 1. Biada pasterzom gubiącym i rozpraszającym owce mojego pastwiska, oświadczenie Jahwe. Ezechiela rozdział 34, wersety od 1 do 10. I stało się do mnie słowo pana tej treści, synu człowieczy. Prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterzom, tak mówi pan Jahwe, biada pasterzom Izraela, którzy paśli samych siebie. Czy pasterze nie powinni paść stada? Tłuszczniecie, wełne przygdziewacie, tuczne zażynacie, owiec nie pasiecie. Osłabionych nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, okaleczonej nie opatrywaliście, odpędzonej nie zawracaliście, zagubionej nie szukaliście, lecz siłą rządziliście nimi i surowo. Tak rozproszyły się z powodu braku pasterza i stały się żerem dla wszelkiego polnego zwierza, i rozproszyły się. I błąkały się moje owce po wszystkich górach i po każdym wysokim pagórku. I po całym obliczu ziemi błąkały się moje owce, i nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył, i nie było nikogo, kto by ich szukał. Dlatego, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe, jak ja żyję, oświadczenie pana Jahwe. Z powodu wystawienia moich owiec na łup i wystawienia ich na żer wszelkiemu polnemu zwierzowi, z powodu tego, że były bez pasterza i nie troszczyli się moi pasterze o moje owce, a raczej paśli pasterze samych siebie, a moich owiec nie paśli. Dlatego, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi pan Jahwe. oto ja jestem przeciw pasterzom. I będę szukał moich owiec z ich ręki, i położę kres ich pasieniu owiec, i już nie będą pasterze paśli samych siebie. Wyrwę moje owce z ich ust i nie będą już ich żerem. Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 12. Najemnik, który nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, gdy widzi zbliżającego się wilka. Porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ewangelia Mateusza, rozdział siódmy, werset piętnasty. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w przybraniu owiec, wewnątrz jednak są wilkami drapieżnymi. Żydów, rozdział szósty, wersety od czwartego do szóstego. Niemożliwy jest bowiem raz oświeconych, tych, którzy też posmakowali niebieskiego daru i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, i którzy posmakowali dobroci Słowa Bożego oraz przejawów mocy przyszłego wieku, i którzy odpadli ponownie odnowić ku opamiętaniu, jako tych, którzy krzyżują sobie Syna Bożego i publicznie znieważają. Rozdział 10 wersety od 26 do 29. Nam, rozmyślnie grzeszącym po otrzymaniu poznania prawdy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy, a tylko jakieś straszne oczekiwanie sądu i żar ognia mający trawić przeciwników. Kto odrzuca prawo Mojżesza, ten bez litości, na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków? Umiera, rozważcie, o ile sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, a krew Przymierza, przez którą został uświęcony, uznał za zwyczajną i znieważył ducha łaski. Drugi Piotra rozdział drugi wersety 1 i 22. Pojawili się jednak w ludzie również fałszywi prorocy, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele. Którzy pokryją mu wprowadzać będą zgubne herezje i zapierać się władcy, który ich wykupił, sprowadzając na samych siebie rychłą zgubę, spełniła się na nich prawdziwość przysłowia, pies wraca do swoich wymiocin, oraz, świnia po umyciu, dotarzania się w błocie. List Judy rozdział pierwszy wersety od trzeciego do dziewiętnastego Ukochani podejmując wszelkie staranie, aby pisać wam o naszym wspólnym zbawieniu, miałem potrzebę wezwać was do podjęcia poważnej walki oraz na zawsze przekazaną świętym wiarę. Wślizgnęli się bowiem pomiędzy was pewni ludzie, na których od dawna wypisany już został ten wyrok, bezbożni którzy łaskę naszego Boga obracają w rozwiązłość i wypierają się naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. Chcę wam zaś przypomnieć wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie, że Jezus wybawił lud z ziemi egipskiej, potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zadbali o swój pierwotny urząd. Lecz porzucili swe własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach, w mroku, na wielki dzień sądu, tak też Sodoma i Gomora oraz położony wokół nich miasta, w podobny im sposób pogrążone w nierządzie i puszczaniu się za innym ciałem, stanowią przykład słusznie ponoszących karę wiecznego ognia. Podobnie jednakże i cisną oddani, plamią ciała a przy tym gardzą zwierzchnością i znieważają uczestników chwały. Michał zaś, archanioł, gdy prowadził spór z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego wyroku, lecz powiedział, pan niech cię skarci. Ci natomiast bluźnią temu, czego nie poznali, a to, co instynktownie jak nierozumne zwierzęta pojmują. W tym ulegają zepsuciu. Biada im, że poszli drogą kaina i dla zapłaty rozlali się w oszustwie balama i poginęli w buncie korego. Oni są na waszych agapach tymi rafami współcztującymi nieustraszenie paszącymi samych siebie, bezwodnymi chmurami niesionymi przez wiatr, jesiennymi bezowocnymi drzewami, po dwakroć martwymi, wykorzenionymi. Dzikimi bałwanami morza, pieniącymi się własnym bezwstydem, zbłąkanymi gwiazdami, dla których na wieki zachowany został mrok ciemności. Prorokował o nich siódmy po Adamie Henoch w słowach. Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad każdym i skazać każdą duszę za wszelkie ich bezbożne czyny, których się dopuścili. I za wszelkie złośliwości, które wypowiedzieli przeciw niemu bezbożni grzesznicy. Są to gderacze, kpiarze chodzący według własnych rząd, a ich usta wypowiadają przechwałki, dla zysku zaś podziwiają to, co powierzchowne. Wy zaś, ukochani, przypomnijcie sobie słowa uprzednio wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa że mawiali do was, w czasie ostatecznym pojawią się szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy powodują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Drugi Tymoteusza rozdział pierwszy werset piętnasty wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci w Azji wśród których jest Figelos i Hermogenes. To rozdział trzeci wersety od pierwszego do dziewiątego. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi na grosz, chępliwi, wniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niepobożni, nieczuli, nieprzejednani, oszczerczy, niepohamowani nieposkromieni, niedobrzy, zdradzieccy, pochopni, nadęci, kochający przyjemności, bardziej niż kochający Boga, mający pozór pobożności, lecz zapierający się jej mocy, i tych unikaj. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i podbijają frywolne kobietki, chciwe grzechu, gnane różnorodnymi rządzami. Które ciągle się uczą i nigdy do, właściwego, poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie zaś jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczeni na umyśle, którzy nie wytrzymali próby, jeśli chodzi o wiarę. Daleko jednak nie zajdą, gdyż ich głupota stanie się wyraźna dla wszystkich. Podobnie jak stało się z tamtymi. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy, wersety dziewiętnasty i dwudziesty, zachowując wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzucili i co do wiary stali się rozbitkami. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których przekazałem szatanowi, aby zostali oduczeni bluźnienia. Pieśni Sto Trzynaście, czterdzieści cztery, siedemdziesiąt jeden, sto dwadzieścia, trzysta piętnaście. Wiersze brzasku, trzysta jeden, to była owca. Lektura uzupełniająca w strażnicy, reprint numer pięć Tekst manny na czternasty listopada. Uważajcie na samych siebie. Że po moim odejściu wejdą do was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada, także z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy zwodnicze, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dzieje apostolskie rozdział 20 wersety od 28 do 30. Pytania, jakimi były moje doświadczenia bieżącego tygodnia w związku z myślą tego tekstu? W jakich okolicznościach wystąpiły? Jak zostały przyjęte? Jakie przyniosły rezultaty? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze